Witam Państwa ponownie i rozpoczynamy nasze redakcyjne kolegium. A gośćmi Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl, publicystka, dziennikarz, pisarz oraz Aleksander Majewski, dziennikarz, publicysta, również pisarz. No, jak zwykle na kolegium mamy elitę naszą redakcyjną, kochani. Dobrze, że nie Kastet. Dobrze, że nie Kastet. Kochani, piątek, miło, sympatycznie, fajnie, zaraz weekendzik, niektórzy pracują, niektórzy gryzą palce z nerwów przed meczem niedzielnym polskiej reprezentacji, ale w tle tego wszystkiego dzieją się rzeczy niezwykle ważne, które moim zdaniem, bo tak rozmawialiśmy nawet przed programem, w tym szaleństwie codziennym i przy tym szaleństwie mundialowym, ginie nam sprawa tego, że Polska i generalnie kraje Wyszehradu nie będą uczestniczyły w tym najbliższym nieformalnym szczycie dotyczącym relokacji. I tak, usztywnione mocno stanowisko polskie, pan premier mówi, że nie są fanami relokacji. Dziś minister Suski powiedział, że o takich sprawach nie powinno się rozmawiać i tu uwaga, na prywatnych spotkaniach. Marzeno, no właśnie, co się dzieje? Dobrze, że nas tam nie ma, źle, że nas tam nie ma, jak na to patrzysz? Dobrze, że nie ma nas tam we wspólnocie pewnej, we wspólnocie państw, które no, jednym głosem sprzeciwiają się tym pomysłom Francji i Niemiec, czy Niemiec i Francji może bardziej. Okazuje się, że no, wczoraj grupa V4, grupa wyszehradzka wraz z Austrią dogadały się dosyć szczegółowo w sprawie imigrantów, tego jak ten kryzys ma być rozwiązywany i jak nie ma być rozwiązany kosztem naszych państw. Dzisiaj minister Czaputowicz dodał jeszcze, że jakby odpowiadając na te zarzuty, ale dlaczego ma nas tam nie być? Mówi, że nie ma obowiązku bywania na nieformalnych spotkaniach, a szczyt formalny jest 20-29 czerwca i tam oczywiście będziemy. Takim argumentem premiera Morawieckiego i innych premierów jest to, że tam pojawiają się takie pomysły, które nam absolutnie nie odpowiadają. To znaczy prawdopodobnie była taka nadzieja, by przekonać inne kraje Unii, które do tej pory były takie dosyć usztywnione na sprawy imigrantów, żeby przekonać nas do rozlokowania jednak tego nadmiaru, którym trapią się Niemcy. A my absolutnie takich rozwiązań przyjmować nie chcemy. Więc ta twarda postawa chyba bardziej nam pomoże niż zaszkodzi, nie ma się czego bać. Alku, rozmawialiśmy, często rozmawiamy o tym, że te ostatnie miesiące polskiej dyplomacji były, no przynajmniej w moim przekonaniu nieco nijakie, to stanowisko polskie było takie no trochę za, trochę przeciw, szliśmy na pewne ustępstwa, tymczasem ja od kilku dni widzę usztywnienie, które ja odbieram oczywiście bardzo pozytywnie, tak w kwestii praworządności, ale ciągle jeszcze zostając przy temacie uchodźców, to dobrze, źle, jest jakaś zmiana, zauważ. Jak to się mówi, atak najlepszą obroną. Może nie mówmy w tym przypadku o ataku, ale o pewnej ofensywie, pewnym stanowczym eksponowaniu własnego zdania. Bardzo istotne jest to, o czym wspomniała Marzena, czyli spotkanie Wyszehradu z przedstawicielem Austrii. Pamiętajmy, że do tej pory mówiło się tylko o państwach jednego regionu, natomiast ważne jest poszerzenie tego grona o kolejne państwo, w tym przypadku o Austrię, która zawsze była jednak zorientowana proniemiecko, no ale jednak postać taka jak Kurz sprawia, że być może również Austria dołączy do tych państw, które mówią stanowcze nie polityce narzucanej do tej pory przez brukselskie elity. Warto również zwrócić uwagę na sytuację we Włoszech. My praktycznie jako dziennikarze każdego dnia możemy liczyć na jakieś mocne stanowisko ze strony przedstawicieli Włoch, którzy chociażby ministra spraw wewnętrznych Włoch, który zawsze podkreśla, jak ważna jest walka z migracją, z tą falą migracji, z którą nie poradziła sobie ostatecznie Europa. To pokazuje, że coś jednak w Europie się zmienia. Natomiast takie spotkania, o jakich mówimy, takie nieformalne spotkania, wydaje mi się, że to są takie ostatnie agonalne drgawki pewnej starej wizji Europy, wizji, która jest tak naprawdę realizacją myśli Sorosza i tym podobnych środowisk. Ale na przykład premier Włoch mówi, płyńcie sobie, niech sobie statek płynie z uchodźcami, holenderski zresztą pod holenderską banderą, do Holandii. Tymczasem Macron wrzeszczy, że to jest, jak on to powiedział, że to jest ofensywa populizmu, że wręcz, czy chyba nawet epidemia populizmu, no to ten stary układ może, no chyba się jednak jeszcze ciągle broni, jak sądzisz? No broni się i pewnie... Czy stara filozofia, przepraszam. Bronić się jeszcze będzie długo, no bo ma problem, po prostu, najzwyczajniej ten problem ma na swoich barkach. Zauważmy, że te statki, które tak pływają, to są często statki organizacji pozarządowych, które wpisują się w całą tę strategię soroszową. No są często finansowane oczywiście, że tak, one mają za...
za zadanie przewozić tych ludzi, pokazywać, jak tragiczny jest ich los. To nie są często też uchodźcy, tylko po prostu ludzie z różnych regionów Afryki i innych części świata. Więc Macron i Angela Merkel muszą jeszcze chyba grać trochę na tych emocjach, bo jak na razie nie mają pomysłu, jak ten problem rozwiązać. Bardzo ciekawe jest to, że wreszcie, gdy myśmy na nowo usztywnili swoją postawę, to był bardzo ważny krok, że przekonując się, ja też, przekonując się, że dialogowanie nie ma najmniejszego sensu, bo wcale nie chodzi tu o dialog i wypracowanie kompromisu, kompletnie to nie ma znaczenia. Istotne jest tylko to, żeby te pomysły na Polskę wygenerowane w Komisji Europejskiej zostały przez polski rząd przyjęte, a na to zgody nie ma. Więc... No to popatrzcie właśnie na jedną kwestię. Przyjeżdża do Polski Timmermans, tak? Wszystko jest w porządku, jak zwykle chodzi po tych samych gabinetach, on jest, uwierzcie mi, znam szczegóły, często o tym pisaliśmy w portalu, grzeczniutki naprawdę, tak. Jak uczeń przed nauczycielką, a już sceny, które słyszałem w Trybunale Konstytucyjnym w trakcie jego poprzedniej wizyty w Polsce, były niesamowite. On był tak siedział, nie podjął żadnej dyskusji, żadnego tego, ale do czego zmierzam? Jest wszystko fajnie, no jest wspólna konferencja, prawda, w międzyczasie już wtedy było niemal pewne, że Polska nie będzie uczestniczyć w tym szczycie i nagle ta praworządność, a przepraszam, ja widzę korelację między dyskusją o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce, a kwestią relokacyjną, a i nagle znowu jest ostro, znowu jest na noże, Timmermans nagle przyjeżdża do siebie i mówi, Polska niczego nie zmieniła, niczego nie zrozumiała, i to też mnie naprowadza na ten trop, że jednak cała ta dyskusja o praworządności, która nagle od nowa znowu będzie wybuchała, w przyszłym tygodniu wysłuchanie Polski i tak dalej, to się to kręci jednak wokół tej relokacji, że gdybyśmy na przykład powiedzieli, a przecież takie plany chodziły niektórym ważnym ludziom w Polsce po głowie. Dobra, przyjmijmy z 1000 osób albo kilkaset, będzie koniec dyskusji o praworządności. Byłby koniec, Marzeno, jak sądzisz? Nie, to byłoby otwarcie furtki i początek bardzo trudnej dla nas batalii, bo na tym 1000 by się to na pewno nie skończyło. Zauważmy, co wymyślają Niemcy, bo oczywiście jest też taka tutaj sugestia, że no jeżeli właśnie dlatego, że nie chcemy przyjąć imigrantów i ulec tutaj pewnym kierunkom wyznaczanym przez Unię, no to te fundusze unijne się nam odbierze. A jednocześnie słyszymy, że Niemcy twierdzą, że właśnie przez to, że przyjęli tak wielu imigrantów, zresztą na własne życzenie i za każdym razem to przypominajmy, to oni teraz muszą otrzymać odszkodowania i wyliczyli te odszkodowania na 5 miliardów euro za to, że mają u siebie imigrantów. No to jest jednak jakiś szok. Żeby te pieniądze były w funduszu, w budżecie unijnym, to komuś trzeba zabrać. Być może to też z tego wynika. Ale grabieżcza polityka ekonomiczna. No, na pewno polityka nacisków. Na pewno polityka nacisków. Ja chciałbym zwrócić uwagę na postawę Timmermansa, jak i całej elity europejskiej. No moim zdaniem jest to postawa szantażysty. Jak wiadomo, szantażyście nie można ulec, można co najwyżej prowadzić z nim grę i taką grę prowadzi polski rząd. Co do postawy Timmermansa jeszcze, to jest to charakterystyczne w ogóle dla polityków liberalnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, że oni zawsze są mocni tylko na jakimś forum publicznym, zawsze są mocni w mediach społecznościowych, natomiast kiedy przychodzi co do czego, to jakoś przymykają chyłkiem, są grzeczniutcy. To warto obserwować chociażby postawy polityków Platformy Obywatelskiej w Sejmie, którzy też zawsze są mocni, nawet pod adresem naszego portalu różne opinie padały, natomiast w Sejmie grzeczniutko sobie przemykają, jakoś to przechodzi. Ja myślę, że podobnie jest w przypadku Timmermansa. Zresztą warto zwrócić uwagę na tę grę w dobrego i złego policjanta, tak. Czyli ten dobry policjant Juncker i ten zły policjant Timmermans. No panowie wcielają się w te role, natomiast jeśli chodzi o dobrą wolę, no ja nie dostrzegam tutaj dobrej woli ze strony Komisji Europejskiej, bo rzeczywiście rząd poszedł na ustępstwa, doszło zresztą do pewnego przemodelowania personalnego w rządzie i jak widać, to nie wpłynęło jakoś na postawę Komisji Europejskiej, poza jakimiś drobnymi kurtuazyjnymi sformułowaniami na początku, że teraz ta rozmowa niby układa się lepiej. A może też... było tak, tylko już można się oddaje głos, a może to było właśnie tak, że Polska musiała w końcu zacząć mówić nieco bardziej twardym głosem, no może tak jak mówiła wcześniej Beata Szydło, żeby zaczęto się z nami rzeczywiście liczyć. Może no, przepraszam, bo przerwałem. No to jest jedyna strategia, my musimy być absolutnie pewni swojego stanowiska i nie można ustępować, ale to na szczęście szybko odczytał premier Morawiecki po tym czasie dialogowania, tak, który nas niepokoił, to jednak wrócił na swoje miejsce i trzyma się rzeczywiście takiego kierunku wyznaczonego przez premier Beatę Szydło. Natomiast oprócz... wybiłeś mnie z wątku. Natomiast tutaj się pojawia jeszcze jedna kwestia, że...
bardzo ważna kwestia, bo to dialogowanie to jedno, ale też ten brak argumentacji. No a, już wiem, chciałam wrócić do tej gry w dobrego i złego policjanta, o której mówi Alek, bo zauważmy, ta gra już przeciąga się tak długo, że już wszyscy przestali w nią wierzyć. Tak. I jedyny, to pokazuje, że tutaj nie chodzi o wprowadzenie tych sankcji, o których się mówi, wprowadzenie tego, wdrożenie tego artykułu 7, w ogóle nie o to chodzi, ponieważ Unia czy Komisja Europejska nie ma takich narzędzi na dzień dzisiejszy. Dokładnie, i my to wiemy od dawna. Widzimy, jak bardzo tutaj część krajów Europy Środkowo-Wschodniej coraz bardziej się trzyma razem, więc tym bardziej nie ma szans. Natomiast siła tych argumentów, tego szantażu trwa tak długo, jak długo jest tylko grą. Bo w chwili, kiedy ktoś powiedzielibyśmy sprawdzam, tak jak mówił pan Sariusz Wolski, w takim razie zabierzmy się za głosowanie nad artykułem 7, zagłosujmy. Nic z tego nie będzie, cała ta bańka pryśnie, znaczy skończy się już przestrzeń do szantażu. Ludzie z otoczenia premiera Morawieckiego po spotkaniu z Timmermansem mówili nam w portalu, kiedy dotarliśmy do kulis tego spotkania, że paradoksalnie to wysłuchanie przyszłotygodniowe Polski w Parlamencie Europejskim jest dla nas korzystne. Dlaczego? Dlatego, że jest coraz większa ilość krajów, coraz więcej krajów w swojej narracji filozoficznej nie idzie wspólnie z filozofią Komisji Europejskiej. I ten Parlament Europejski jest takim tyglem, prawda, w którym jednak się mieszają różne koncepcje i różne interesy, i to może Polsce paradoksalnie pomóc, bo to będzie przedsmak do jakiegoś ewentualnego głosowania, niemożliwego oczywiście, bo musi być jedność przeciwko Polsce i o wprowadzenia sankcji. Więc to jest chyba taka, to ciężko się nie zgodzić z wami, że to jest jedna wielka gra, która, jak myślicie, skończy się jak najszybciej, czy to będzie jeszcze trwało, grillowało, Alku? Ja myślę, że to będzie taka gra pozycyjna, wojna pozycyjna, że ciężko tutaj dopatrywać się i spodziewać się tego, że dojdzie takiego frontalnego zwarcia, gdzie będą siły z jednej strony i siły wrogie z drugiej. Nie, ja myślę, że to będzie taki atak pozycyjny, kontrofensywa również pozycyjna. Ja myślę, że to tak się po prostu będzie przemielało z czasem. Natomiast co do kwestii, którą poruszyłeś, no rzeczywiście pamiętajmy o tym, że Parlament Europejski ma jednak zupełnie inny mandat niż Komisja Europejska. Jednak Parlament Europejski pochodzi z wyborów w państwach narodowych. Natomiast w przypadku Komisji Europejskiej się zbliżają kolejne, prawda? To też może wpływać nieco tylko na pewne podgrzanie atmosfery wokół tej dyskusji. Pamiętajmy o tym, że wiele osób zwraca uwagę na to, że być może w innym okresie Timmermans również nie zaostrzałby tak bardzo retoryki, jak w obecnej sytuacji, kiedy zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, kiedy zbliża się gorący okres również w Komisji Europejskiej. Być może to również wpłynęło na taką, a nie inną postawę. Mi trochę to przypomina sytuację, jaka była z ustawą, z nowelizacją ustawy o IPN, gdzie też kalendarz wyborczy w Izraelu powodował takie, a nie inne zagrywki ze strony polityków izraelskich. Podobnie jest, myślę, na podwórku europejskim. Też pytanie, jaka jest koniunktura społeczna, bo o ile w Izraelu to rzeczywiście można było podgrzewać te emocje i to służyło kandydatowi, to o tyle jednak postawa obywateli w różnych państwach Unii Europejskiej zaczyna się zmieniać i coraz więcej osób odcina się od tego pomysłu imigracyjnego, multikulturowego, prawda? Właśnie, bo widzą, jakie są jego skutki. Więc mam wrażenie, że jednak właśnie wybory pomogą całej sprawie jakby rozmiękczenia tej imigracyjnej strategii relokowania na siłę tych imigrantów. Ale pamiętajmy też o tym, i dobrze, że polski premier o tym mówi, że Polska jest krajem specyficznym. No jednak myśmy przyjęli milion, czy nawet więcej. Mówi się prawie, że już o 2 milionach. Pod koniec zeszłego roku pamiętam, że jakoś oficjalnie 1 200 000 wiz. No a to jeszcze... A no właśnie, więc ci ludzie z Ukrainy napływają w ogromnych ilościach, a teraz wiemy też, że jednak mimo, że nie przejmujemy tych kwot imigrantów, czyli ludzi z Niemiec narzuconych nam siłą, to jednak wiemy, że ci imigranci do nas jakoś napływają. Pisał o tym tygodnik sieci w tym tygodniu. A druga sprawa, też zmiana optyki na zachodzie dotycząca
dotycząca pomocy na miejscu. Coś, o czym 2 lata temu mówił tylko rząd Beaty Szydło, tak, strona polska, teraz nagle staje się pomysłem forsowanym przez przywódców państw zachodnich. No nieoczekiwana zmiana, tylko pamiętajmy, że wcześniej mówiło się, że to jest tylko spychanie problemu, to jest umywanie rąk od autentycznego dramatu. No okazuje się, że wcale nie, że to jest właśnie ta realna pomoc, jakiej oczekują ci ludzie. Setki milionów złotych na tę pomoc idzie i szła, i to już nie od wczoraj, tylko tak jak wiemy, od prawie 3 lat, więc to jest uderzające. To jest państwo... I wiemy, że tylko Polska, a tam od ludzi na miejscu wiemy, tak, że tylko Polska tak pomaga tam realnie. Żaden inny pomoc kraj takiej się pomocy z Polską, nie tak, przyniósł. Z białą czerwoną tak flagą. To jest rzeczywiście prawda. Nie rozwiążemy tego projektu, projektu też po części, pomysłu relokacyjnego, bo myślę, że do końca obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie się to mielić, będą różne formy nacisku na Polskę, Węgry. Zobaczycie, jaka będzie teraz gigantyczna ofensywa przeciwko Austrii. Zobaczycie, co będzie w Deutsche Welle pisane, co będzie pisane w Liberation i w innych, o czym pewnie już Olka Rybińska tu pewnie powiedziała, znając życie, bo z nas wszystkich się na tym zna najlepiej, ale wydaje mi się, że teraz grillowany będzie kolejny kraj. Polska, Węgry to już trochę nuda, ci barbarzyńcy w ogrodzie, no to podejdą do sympatycznych Austriaków, a jak to przeżyliśmy i żyjemy tym od 3 lat. No dobra, no to skoro walka i skoro taktyka, to co? W niedzielę mecz, jak zwykle w Polsce, odbierany jako mecz o wszystko, bo już jest taka tradycja, żeby zawsze w drugim meczu walczymy, albo prawie zawsze walczymy o wszystko. Teraz Alka spytam, nie męcząc Marzeny w tych sprawach piłkarskich, ale no to jak będzie, Alek? Oj, no serce chciałoby dobrego wyniku dla reprezentacji Polski, ale rozum i doświadczenie wskazują, że mamy się czego obawiać, ale to nie dlatego, że przegraliśmy jeden mecz, że przegraliśmy jedną bramką, bo moim zdaniem wynik meczu z Senegalem był dużo lepszy od gry naszej reprezentacji, a ta gra była fatalna. Zawiedli wszyscy, oprócz, myślę, Dawida Kownackiego. No, młody zawodnik, który jest z werwą, podchodzi z wielkim zapałem do tej gry, no chce się wykazać i to było widać. Natomiast cała reszta, no może poza Michałem Pazdanem, który zawsze na turniejach błyszczy, no rzeczywiście zawiodła. No jeżeli Adam Nawałka nie doprowadzi do rewolucyjnych zmian, a myślę, że jest kilka osób, które śmiało mogłyby wskoczyć do pierwszej jedenastki, no to widzę to naprawdę bardzo cienko. Poza tym nie sprzyja dobremu wynikowi klimat, jaki jest w reprezentacji. Mam tu na myśli rozbiegane myśli niektórych zawodników. Pamiętajmy, że cały czas trwa karuzela transferowa wokół Roberta Lewandowskiego. Ja nie wiem, czy człowiek, który zastanawia się, czy będzie mieszkał za miesiąc w Paryżu, w Londynie, czy też w Madrycie, jest w stanie skupić się na grze w reprezentacji, chociaż jak wiadomo, jestem wielkim fanem Roberta Lewandowskiego, ale moim zdaniem można było to przeprowadzić nieco inaczej, ale to już jest pytanie do Roberta Lewandowskiego, jego menadżera. Kolejna kwestia to wreszcie pytanie o przygotowanie logistyczne, przygotowanie takie czysto, można powiedzieć, techniczne, bo jeżeli oni mieszkają w Soczi, tak, to jest trochę inny klimat niż w miastach, w których odbywają się mecze. To jest olbrzymia zmiana, trzeba się przemieścić. Na turniejach ma to ogromne znaczenie. Dlatego ja tutaj byłbym sceptyczny, tym bardziej, że pamiętajmy, no Kolumbian to jest drużyna pełna gwiazd. To jest Falcao, znakomity napastnik. To jest James Rodriguez, który może grać i na pomocy, i w ataku. Zresztą grał z Robertem Lewandowskim w ostatnim sezonie w Bayernie Monachium. Są inni zawodnicy, więc ja widzę to słabo, słabo z tego względu też, że Kolumbia również ma zaostrzony apetyt po porażce z Japonią i to będzie tak naprawdę dla jednej i dla drugiej drużyny mecz o wszystko, z tym, że w Polsce nie widzę tego ducha drużyny, tego, co zawsze znamionowało drużynę Adama Nawałki, czy podczas eliminacji do Euro na samym turnieju, jak i podczas eliminacji do Mistrzostw Świata. Marzeno, to już naprawdę ostatnie 2 zdania do ciebie, pytanie, fenomen mundialu, fenomen kadry i wiary, bo jesteś naszą specjalistką również od wiary. Ja uwielbiam słuchać tutaj dyskusje kolegów na temat rozgrywek piłkarskich. Kompletnie nie mogę podzielić się tutaj wiedzą, doświadczeniem i kompetencją, ale no, wiadomo, że kibicuję biało-czerwonym, no, tak sercem, tak po prostu, bez względu na to, czy przegrywamy, czy wygrywamy, ale miejmy nadzieję, że jednak teraz zewrą szyki i będzie lepiej. Kochani, i tym optymistycznym akcentem kończymy, bo wydawca nas goni, a my jak się rozgadamy, to zawsze możemy gadać bardzo długo. Z Państwem, moim i Państwa gośćmi byli Marzena Nykiel. Dziękuję. I Aleksander Majewski. Serdecznie Wam dziękuję za wizytę w studio. Drodzy Państwo, a za moment, po krótkiej przerwie, łączymy się z Marcinem Fiołkiem, który jest w Sejmie.